Cześć. Dzisiaj poruszę, a właściwie to poruszymy z moim dzisiejszym gościem, temat niezwykle kontrowersyjny, bo podkupujący, no można powiedzieć, pewne motoryzacyjne aksjomaty. Zadamy w tym filmie pytanie, których nikt od dawna nie zadawał, bo przecież od wynalezienia samochodu minęło już tyle lat. Skoro już jesteśmy tak daleko w branży, przez to stulecie ponad przewinęło się tyle generacji utalentowanych inżynierów, no to kto by chciał, właściwie kto by śmiał kwestionować fundamenty techniczne, zasady wręcz działania silnika spalinowego. No więc mój dzisiejszy gość chciał i śmiał. I zanim wasze myśli pójdą w kierunku tam mniej lub bardziej turbinki Kowalskiego czy innych wynalazków typu nie wiem, magnetyzery, uspokajam. Nie będziemy tu czarować. Wszystkie podane informacje w tej serii, bo to będzie seria filmów, będą miały swoje uzasadnienie zarówno w liczbach, w badaniach, w dokumentach, ale także w praktycznych testach. Co więcej, będziemy mówić o zjawiskach opisanych już poniekąd w literaturze, ale można by powiedzieć, że troszkę zamiecionych pod dywan przez branżę. I tu mówię branżę, dlatego że nie będziemy tu podawać w tych filmach żadnych marek konkretnych, żadnych typów silników, rodzajów olejów. To nie jest film wymierzony w żadną markę, tylko to jest film, apel do całej branży, która teraz kroczy solidarnie do przodu, jakby nie zauważając, że za plecami ma pewien problem. To chyba jest dobry moment, żeby branża motoryzacyjna wreszcie zrobiła taki krok wstecz, rozejrzała się, czy aby naprawdę stoi pod ścianą, że już lepiej nie może być z tymi silnikami. Bo w tej chwili progres mierzymy w liczbie, nie wiem, LEDów w grillu, czy tam systemów, które pomagają mi, kiedy mucha trafi w szybę. Wiem, przesadzam, ale naprawdę mam wrażenie, że branża motoryzacyjna w tej chwili bawi się w sprzedawanie nam grzanie w foteli w abonamencie na rok, a nie zajmuje się silnikami, bo wydaje się, że jeśli chodzi o silniki, to już wszystko wypróbowane. Tymczasem stary dobry silnik spalinowy ma przecież poważny problem. Problem, który gdyby tylko został rozwiązany, sprawiłby, że samochody byłyby no, o wiele bardziej ekonomiczne, miałyby większą moc, ale przede wszystkim byłoby też bardziej trwałe. I na razie jeszcze nie powiedziałem nic odkrywczego, bo nie jest tajemnicą, że sprawność spalinówek oscyluje tam w okolicach 40%. Więc no, potencjał do ulepszeń jest ogromny, bo przecież obecnie, jakby matematyka, każda spalinówka marnuje 60% paliwa. I możecie też powiedzieć, hej, to nie jest żaden problem, to jest po prostu zwykła fizyka. No nie możecie oczekiwać od tak skomplikowanego mechanizmu, jakim jest silnik, że będzie chodził z zerowym oporem. Okazuje się jednak, że fizyka nie ma nic przeciwko temu, żeby nasze silniki miały wyższą sprawność. I podobnie jak w filmach ostatnio opublikowanych na kanale o oświetleniu, to nie będą filmy rozrywkowe, tylko bardzo mocno merytoryczne. Zapraszam. Podzielam zdanie Zachara, że motoryzacja tak naprawdę zapomniała o fundamentach. Dlaczego? A tak naprawdę witam Was wszystkich, witam Ciebie Zacharze, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. I ten materiał tak naprawdę rodził się przez wiele lat. Czekaliśmy też z jego nagraniem i też publikacją, ponieważ powstawał pewien artykuł w bardzo no, znanym, poczytnym portalu, artykuł na bazie 2 lat weryfikacji dotyczących odkrycia, dotyczących zjawisk, wielu rozmów z faktycznymi użytkownikami, którzy mieli pewne dylematy i byliśmy dla nich rozwiązaniem, udowodnienie pewnych tematyki problemu właśnie naruszenia tych fundamentów motoryzacji. Też kwestie wyniki testów, badań, nawet zakredytowanego laboratorium, ale okazało się, że ten materiał został wstrzymany. Dlaczego? Czy tak naprawdę chodzi o właśnie prawdę, o fakty? Czy chodzi o sprawność? Czy chodzi o dobrą sprawność i emisję? Zanim przejdę do tego istotnego tematu, fundamentu, jakim jest sprawność, to potrzebujemy cofnąć się w czasie. W czasie, który doprowadził do tego, że mamy dziś tą zwaną branżę motoryzacją czy światowym automotive. Jak to się zaczęło? Tak naprawdę musimy się cofnąć gdzieś około 3,5 tysiąca lat temu, kiedy wynaleziono pierwsze koło. Tak naprawdę nie wiadomo, kto dokładnie je wynalazł, jednak jakby to były początki tego, z czego korzystamy dziś, ponieważ koło nam jest bardzo potrzebne, zarówno w samochodzie, w maszynie, a nawet takie elementy są przy silnikach czy w przekładniach. A więc to istotne wydarzenie gdzieś około 3,5 tysiąca lat temu miało miejsce. Ale oczywiście ludzie doświadczali pewnych rzeczy, obserwowali naturę.
W tamtym momencie, bo przecież nauka, znana nam nauka, to jest młoda gdzieś dziedzina, to jest około 200 lat. A tu mówimy 3,5 tysiąca lat temu. Więc ludzie obserwowali naturę i wdrażali te rzeczy. Nie mieli potężnych laboratoriów, takich możliwości, jak mamy my dziś. Ale jednak rozwój szedł do przodu, ponieważ obserwowali, korzystali z doświadczenia. Sama obserwacja siebie, natury pozwalała na rozwój. I my oczywiście napotykali szereg problemów z tego tytułu, nawet jeżeli chodzi o zjawisko tarcia. Co potrafili w takim kole użyć? Na przykład tłuszczu zwierzęcego do tego, żeby zmniejszyć tarcie, żeby to koło łatwiej im się obracało. I na przykład zwierzęta, które ciągnęły dany wóz, czy nawet pchali oni sami, żeby podążało łatwiej. Na pewno kolejny istotny etap to mamy około 500 lat temu. To taki człowiek orkiestra, czyli Leonardo da Vinci, zwany też ojcem nauki o tarciu. To on już zwrócił uwagę na to w zakresie tarcia, jakie ono ma wpływ na nasze życie. I jakby na tamten moment nie było takich rozwiązań, które powstawały dalej, jednakże był to istotny moment, ponieważ nawet nauka o tarciu, zwana tribologią, opiera się także na jego stwierdzeniach. Co ciekawe, pierwsi użytkownicy samochodów myśleli przecież o smarowaniu znacznie więcej niż my dzisiaj, bo musieli zadbać o składniki smarne w paliwie, tak jak przy dwusuwach, tak? Przy czym celowo mówię w paliwie, nie w benzynie. No właśnie. Czy silnik o zapłonie iskrowym jest na benzynę? No, niecałe 200 lat temu urodził się człowiek, który później stworzył, opracował, wynalazł pierwszy silnik o zapłonie iskrowym, silnik czterosuwowy o zapłonie iskrowym, czyli Nicolas Otto. I tak naprawdę tamten silnik, który pracował, był później rozpowszechniony w ileś milionów produkowanych samochodów, nie był na benzynę. W 90%, a w zasadzie w 95% był on na alkohol. Wtedy nie było stacji benzynowych, nie było stacji paliwowych. Można powiedzieć, że ludzie tworzyli sobie sami paliwo. Ale zapiski są takie, że chodzili też po paliwo do apteki. Dlaczego? Ponieważ te brakujące 5% to były kompozycje smarne. Chodzili do apteki m.in. po olej rycynowy. Temat pozostał po dziś dzień, bo w wielu sytuacjach stosuje się olej rycynowy m.in. w żużlu. Tak naprawdę, jako też smarowidło w samym silniku wewnątrz, jak i także do paliwa. Następnie prohibicja, powstają też stacje paliwowe. Ktoś wymyśla benzynę, to oczywiście z rynku zachodniego, wymyśla benzynę, która ma być tańsza od alkoholu. I w zasadzie od tamtego momentu do dzisiejszego niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o kwestie paliw. One oczywiście ewoluowały, ale co ze silnikami? Co ze sprawnością? Trzeba zwrócić uwagę na to, że silnik, tak jak podają dane, silnik Nicolasa Otto o małej mocy, bo tam był maksymalnie około 12 koni, miał sprawność około 27%. To mamy około 150 lat temu. Silnik zapłonie iskrowym, czterosuwowy, miał 27% sprawności. Jak to jest dziś? Wiele aktualnych jednostek napędowych potrafi mieć sprawność, jeżeli mówimy o silniku czterosuwowym, zapłonem iskrowym, podobną, mniejszą, bądź nieco większą. Przez 150 lat? Nic tak faktycznie nie zmieniono? Od dawna latamy w kosmos, możemy przesłać się materiał, plik o potężnej wielkości z jednego końca świata na drugi. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jak to się dzieje. To co stało się z tą sprawnością? Dlaczego ona tak potężnie nie ewoluowała? W tej wieloletniej historii na uwagę zwraca też fakt kolejnego ważnego człowieka. Nikola Tesla. To jest tak naprawdę ojciec, jak się mówi, radia, telewizji, silnika indukcyjnego, czy nawet robotów. Niemniej jednak w swoich wypowiedziach, też wizjach, był to też wizjoner, wykazał istotny zakres dotyczący rozwoju ludzkości. Jeżeli chodzi o rozwój, to właśnie chodziło o pracę i, tak powiem, zmniejszanie zjawiska zwanego tarciem. Więc zakres kwestii zmniejszania tarcia, związany bezpośrednio ze sprawnością, tak naprawdę był bardzo istotny, już zauważony już w tamtym miejscu przez bardzo ważnego człowieka. Zdaje się, że nie tylko motoryzacja, ale świat w wielu sytuacjach napędza uniwersalizm i rozpatrywanie wszystko w formie odseparowanej. I
Jeżeli rozpatrujemy jakby ten temat, to kolejne dwa nazwiska są bardzo istotne. Z pewnością mówi wam coś Albert Einstein. Natomiast czy mówi wam to nazwisko John Wheeler? W rzeczywistości te osoby ze sobą współpracowały. I tutaj jakby jak zasięgnięcie nawet wiedzy w historii, to Albert Einstein bardziej rozpatrywał wszystkie kwestie odseparowane. Natomiast John Wheeler synergicznie. I to, co się dzieje dziś i ten rozwój, który możliwy jest dziś, ja mogę się przyznać i podziękować, że dzięki też kursom Grega Bradena, którym mogłem się o tym dowiedzieć, dało mi też siły do dalszych działań, że rozpatrywanie w formie synergicznej jest to istotne i jest rozwojowe. I to właśnie zawdzięczamy Johnowi Wheelerowi, że on rozpatrywał to w formie synergicznej i dał podwaliny do tego, abyśmy mogli pójść do przodu. To w jaki sposób te dość abstrakcyjne pojęcia i rozważanie mają wpływ na nasze samochody? Znam, że zaczęło się pewnie od motorsportu. W pewnym etapie rozwoju motorsportu potrzebne było osiągi. Nie zważano na koszty, nie zważano na konsekwencje, także jeżeli chodzi o życie ludzi. Nie zważano uwagę na środowisko. Liczyły się moce, momenty, prędkość, zwycięstwo. I w pewnym momencie doszło do takiego pułapu, w którym uważam, że być może obawiano się z tego zrezygnować, bądź zapomniano o tym fundamencie, co to jest sprawność. I zaczął się rozwój rzeczy emisyjnych. Ale nie w tym kierunku. Zapomniano o efektywności, spalaniu mieszanki, szeregu negatywnych składników, które pozostają w komorze, o kwestii smarowania, sprawności tarcia, zmniejszania tarcia, konsekwencji to, co się dzieje dla oleju, olej jak uczestniczy w sprawności. I przeszkadzał w tym cały uniwersalizm. Rozpatrywanie silnika, rozpatrywanie oleju silnikowego w formie odseparowanej od potrzeb danego silnika, oleju od potrzeb danego elementu napędu czy skrzyni biegów. Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę zakres rzeczoznawstwa, ekspertyz, które są w codziennym życiu w motoryzacji, fundamentem i podstawą to są ekspertyzy i rzeczoznawstwo z działu budowlanego. I to jest jakby pierwowzór, który przeniósł się do motoryzacji. Jak popatrzymy na to słowo fundament, ono tam ma też istotne znaczenie, bo czy można postawić dom na bagnie bez fundamentu i jak on będzie funkcjonował? Czy wolno to w ogóle zrobić? Jakie są potrzebne pozwolenia, jakie są potrzebne i są kontrole w tej sytuacji? Mamy nawet organ kontrolny, na przykład nadzór budowlany. A jak to jest w automotive? Czy wiedzieliście o tym, że w automotive nie ma nadzoru, tak jak tu w przypadku branży budowlanej, nie ma nadzoru nad rynkiem automotive? Nie ma. Nikt wielu rzeczy już później nie kontroluje. Dlaczego? Czy tak powinno być? I to z pewnością jest zakres, który doprowadził w branży budowlanej do tego, że można stawiać potężne wieżowce i one stoją przez dłuższy czas. A jak to wygląda w motoryzacji? Czy przypadkiem właśnie to obligowanie do kontroli, te kontrole, ten nadzór nie pozwolił na rozwój branży budowlanej? Tu w tej sytuacji brak tej kontroli, nazywany bym powiedział przez niektórych wolną amerykanką, doprowadza do tego, że wiele rzeczy, które są deklarowane w dokumentach, w rzeczywistości wygląda to inaczej. I dlatego mamy między innymi ten problem ze sprawnością. Jednostki potrafią mieć bardzo duże osiągi, bardzo duże moce, momenty. Jednakże w stosunku do kwestii zużycia paliwa, do zjawisk, które się dzieją, że okazuje się, że olej może być nawet, nie wiem, po 200, 1000 czy nawet 4 km od wymiany, już do wymiany, nie nadający się do użytku, to jest efekt tego, że jakby nie ma tej finalnej kontroli. Słysząc to i oglądając to, może was się rodzić bunt, ale zaraz, przecież są certyfikaty na olej, samochód, homologacja, przecież wszystko jest w porządku, jest na to dokument. Czy zdawaliście sobie sprawę, że olej hydrauliczny, przekładniowy, silnikowy pełni tak istotną, podobną funkcję jak krew w naszym organizmie? Nawet część składników, które są potrzebne w tej krwi naszym organizmom, podobną pełnią funkcję w oleju silnikowym, hydraulicznym i przekładniowym. Potrzebne są tym mechanicznym organizmom.
Przypominam Wam też przy okazji, że zarówno własny budżet rodzinny, jak i ten kanał możecie wesprzeć, kupując ubezpieczenie dla swojego samochodu na mubi.pl/Zachar. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Po wprowadzeniu tam formularzu danych swojego samochodu, porównywarka znajdzie Wam najlepsze oferty dostępne na rynku, a po zakupie dowolnej z tych ofert można będzie też otrzymać 150 zł zwrotu cashback na konto. Szczegóły w opisie. Serdecznie zapraszam. No i w tym zakresie dotyczącym materiałów eksploatacyjnych, między innymi kwestii tarcia, smarowania, rynek jest podzielony. Podzielony jest rynek techniki, podzielony jest rynek nauki, podzielony jest także rynek samych użytkowników. No bo co olej może poczynić w sprawności? Okazuje się, że można odnaleźć już od wielu lat prowadzone badania, oczywiście w zakresie całkiem nawet czasami sprzecznych danych, że z jednej strony olej silnikowy może mieć wpływ na sprawność silnika spalinowego jedynie 3%, ale są też inne badania, które wykazują, że może mieć wpływ nawet do 50%. Dlaczego są te rozbieżności? Dlaczego nie poszło to dalej przez tyle lat? Być może dlatego, że nie było to w interesie całej branży, ponieważ sprawność, zmniejszenie tarcia powoduje wzrost trwałości. A czy chodzi o tak naprawdę o trwałość? Czy przypadkiem nie chodzi o to, żebyśmy często coś zmieniali, co chwilę kupowali coś nowego, kupowali nowe elementy, części, żeby był cały czas ruch w interesie? Czy o to nie chodzi? A więc mamy kolejny wspólny mianownik. Trwałość. Patrząc na to, jeżeli zmniejszamy negatywne zjawiska, którym między innymi jest problem z zapłonem mieszanki, samozapłonem mieszanki, jak w silnikach z zapłonem iskrowym, który jest naprawdę bardzo szkodliwy, też zapłon żarowy, nadmierne tarcie, to zmniejszając te zjawiska, jednostka napędowa rośnie w sprawności, ale też poprawia się jej trwałość. Tym samym bardzo niekorzystny dla wielkich korporacji. Dlatego uniwersalizm jest w pewnym sensie dla światowej motoryzacji bardzo korzystny. Ustalenie pewnych norm, których mnóstwo ludzi będzie się trzymało. Nieważne, czy one są dobre, czy one są złe. Ustalenie tych norm spowoduje, że wielu Was do tej pory nie przekroczyło tej granicy, nie miał odwagi przekroczyć granicy normy, ponieważ nazwane, że nie wolno, taki płot swoisty, a tam nie ma świata. Dlatego też odwaga w przekroczeniu tej granicy. Jest takie powiedzenie, że w pewnym sensie w życiu, żeby zyskać, trzeba stracić. Czasami, żeby zrobić mocny krok naprzód, trzeba zrobić kilka kroków do tyłu. I tutaj ten element poczyniłem w odkryciu i w rozwoju. Trzeba było przekroczyć granicę norm, trzeba było też przekroczyć granicę opłacalności. I aby zrozumieć, co tak naprawdę jest dobre, gdzie jest kwestia dobrych efektów, rezultatów i sprawności. Być może w tym momencie oczekujecie ode mnie, że zaraz padnie dany namiar na konkretny produkt, na konkretne rozwiązanie. Nie, nie. To, co jest istotą tego materiału, to też to, żeby zrozumieć, jakby pojąć, o co tym wszystkim chodzi, bo dużo jest zależne także od Was, od tego, żebyście zrozumieli swoje mechaniczne organizmy i ich potrzeby. Dlatego w dalszej części wyjaśnię Wam tematykę związaną z normami olejów, z doborem olejów, z zakresem paliw, problematyką negatywnych zjawisk, niefortunnego samozapłonu w komorze spalania, przedostawania się też benzyny do oleju. To zakres często bardzo krytyczny, ale przede wszystkim też tego, że między innymi benzyna wykorzystywana jest w silnikach do chłodzenia komory spalania. Moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przed Wami kolejnych kilka odcinków, tak jak przed chwilą Pan Robert zapowiedział. Mam nadzieję, że tym odcinkiem udało się Was troszeczkę tematem zainteresować i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!